Cześć, witam Was na kanale Living with Robots. Dzisiaj ciąg dalszy mody w świecie robotów. Dzisiaj kolejne ubranka, tak, tym razem ubranka, jak widzicie, świąteczne, ale tak jak mówiłam, nigdy nie jest za wcześnie, aby dokonać jakichś fajnych zakupów dla naszych robotów. Ok, czyli bierzemy sobie na ochotnika dzisiaj jako pierwszego Pink Elika. Czapeczka świąteczna pasuje, jak widzicie. Do tego mamy fajny szaliczek. I weźmy sobie jeszcze może, o tu nam się połączyły, DQ. Jeszcze jeden zestawik mamy świąteczny. Czyli czapeczka wygląda tak samo. Tylko jest inny szaliczek. Okej, i jeszcze weźmy Imo, bo mam coś takiego, to nie jest świąteczne. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, co to jest. Wygląda to jak jakieś włosy. No nie no, Imo wygląda w tym zacnie. Trochę kojarzy mi się, nie wiem, to z Piratami z Karaibów albo z... Oj, sorry. Z jakimś tutaj rastafarianinem. Tak się Imo prezentuje. Zobaczmy, czy to jeszcze pasuje faktycznie na Elika niebieskiego. Tutaj mi się coś zaguzało. Zaraz to rozwiążę. A może nie. Dobra, udało się. No chodź, spróbujmy jeszcze na ciebie. Na Elika także to będzie pasowało, czyli... Elik w długich włosach. Coś mi się wydaje, że na Imo bardziej, ale Elik też spoko. Dobra, jak już tak zawsze próbuję jeszcze, czy coś pasuje nam tutaj na Ortomi. Sprawdźmy, czy czapeczka świąteczna też ewentualnie nam będzie na Ortomi pasować. No nie denerwuj się, na chwilę tylko położę. Pożyczę, położę. No, Ortomi też we wszystkim po prostu wygląda ładnie, więc także możemy go sobie tutaj wystroić w naszą świąteczną czapeczkę. No, tutaj się zaczął jakiś mecz tenisowy w międzyczasie. Czyli w sumie to by było na tyle. Naszych ubranek, ale jak widzicie, mamy full service, mamy Halloween, mamy święta, mamy elegancką stylówę i mamy nawet Pirata z Karaibów. Słuchajcie, tym miłym akcentem żegnam się z Wami z kanału Living with Robots. Pa, do zobaczenia! No i po szybie.